Robię na trasie Nowe Warpno do Bieszczyn i tu jest droga rowerowa do miejscowości Diet i tu mamy kierunek na granicę państwa, więc mamy tu 3 km do granicy PLD i potem Jetr 5 km do Uklenmünde 22 km i być może zaraz tam pojadę, zobaczymy jak to wyjdzie mi wszystko. Tak, i w bądź razie tutaj stoi mój rower. Może tak naprawdę, może nie pierwszy, a drugi mój rower, bo ostatnio nakręciłem ten filmik z miejscowości Rudka, województwo podlaskie. Tam mam swój pierwszy rower, który jest czerwony, a ten jest niebieski, ale są dwa te same rowery. Bo jeden rower to po prostu mi brat załatwił i sobie. To jest rower mojego brata ciotecznego. On później mi go oddał, więc miałem dwa rowery. Jeden zostawiłem tam właśnie w rodzinnej miejscowości w Rudce, a drugi zostawiłem tutaj dla siebie. Te dwa rowery się trochę różnią błotnikami akurat, bo mój brat to ten rower ogołocił ze wszystkiego, z błotników, z oświetlenia, ze wszystkiego akurat. Ja te błotniki przewracałem, więc na tym rowerze są błotniki oryginalne i bagażnik jest oryginalny, a tutaj wszystko już jest niestety dokupywane, już jest inne. Takich błotników tu już nie znajdę akurat, nie wiem, czy ciężko będzie je znaleźć, bo teraz są plastikowe błotniki, ale to gdzieś taki 10 lat temu ponad. Pierwsza adaptacja tego roweru do jazdy była wtedy. No teraz na polskie przepisy to jest tak, że musi mieć światło, oświetlenie z przodu i z tyłu. To ja już mu to wszystko zamontowałem. Teraz koszyk nowy zamontowałem na podłużę, bo żeby było jak bagaże przewieźć. No dobra, dam wam znać później co i jak to ta granica niemiecka wygląda. Do zobaczenia wkrótce. No i uwaga, zbliżamy się teraz do granicy polsko-niemieckiej, wewnątrz unijnej. Mogę nakręcić, bo tu jest taki pół lasu, a tam dalej taki jest taki las bukowy chyba, albo olchowy. Nie znam się akurat nie znam się, ale musiałby liście odróżnić, ale dobra, mniejsza z tym. Tak i bądź razie zbliżamy się do granicy polsko-niemieckiej. I za chwilę tam będziemy, bo już widzę żółte tablice, chyba to już powinno być to przynajmniej. Teraz zobaczymy. Prędzej, bo słupek graniczny już widać z daleka. I widać jego teraz tym razem nie białoruskiego, a niemieckiego kolegę. Obejrzymy sobie dawne przejście lub obecne, kto woli. Przejście graniczne polsko-niemieckie. Jakieś nietoperze. No, idziemy dalej. Granica państwa. Widzicie tą grafikę tego znaku? Przeważnie zawsze była granica państwa, przekraczanie zabronione. Grafika znaku taka sama, też to właśnie z taką czerwoną wódką w żółtym tle. A to, że jest granica teraz wewnętrzna Schengen, to już jest tylko granica państwa. Trochę zarosło te przejście.
Nasz kolega wyblakł już nieco. I oto Polska. Znak graniczny 785. Można podejść sobie do znaku, nie? Nie tak jak na przykład na Białorusi. Chyba ten rów musi być granicą państwa. No i tu mamy zadbanego już tym bardziej niemieckiego kolego. Ktoś jakąś naklejkę nakleił. Nie ma tutaj godła niemieckiego. I tutaj już jesteśmy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. A rejt 1,5 km to tędy trzeba by jechać po tych kurde dziurach. Myślałem, że jakiś asfalt będzie. Stettin 52 km, Karszno 3,9. Strykce. Droga rowerowa chyba z tego wynika, tu chyba 400 metrów jest, to może tylko 400 metrów jest tylko tych dziur. Tu ogrodzenie jest, nie wiem, dzikami, afrykański pomorem świń. No i też jest płot. No tak wygląda łąka niemiecka. Widzę, że ślady rowerowe są tutaj. No tak chciał do białoruskiego słupa tak podejść, jak do tego niemieckiego. Chociaż to jeden tutaj z urzędników tego kanału akurat mi dał mi komentarz, że ja się uparłem z tym Białorusiem i tak dalej, i tak dalej. W jakiejś części jest to prawda, to temu nie zaprzeczam. Ale ten kraj naprawdę ma sobie coś, czego inne kraje nie mają po prostu. Ma tam swoją specyfikę. A drugą sprawą jest to, że trzeba korzystać z tego kraju, dopóki się da, bo już teraz jest to bardzo znacząco utrudnione. Pomimo, że jest ruch bezwizowy, to jednak Polakom utrudniają tam wjazd do tego kraju. Są tam po prostu takie nikczemne przesłuchania i często wynika z tego, że można zostać tam zbanowanym. Po prostu odmówią próbę wjazdu na Białoruś i zakażą wjazdu za jakiś czas, tak jak mi zakazali na rok czasu. Ale to jest sprawa polityczna w ogóle, bo jeżeli chodzi o sam kraj i ludzi, no to jest wszystko ok. Dobra, jedziemy do Reinich. No jesteśmy teraz od strony Republiki Federalnej Niemiec i mamy tutaj słupeczek 887. Mamy ścieżkę rowerową, może to była droga patrolów granicznych niemieckich, kto wie. Płotek jest. Może to będzie przypominające niemiecką systemę. Nie, ale to nie było systemy akurat. Tam dalej jeszcze też powinno być, może jeszcze nakręcę kawałek filmiku może. Teraz jazdy może się taki jakiś kolejny słupek. Słupeczek niemiecki. Ale Niemcy się grodzą, tak jak tutaj widzicie, z tego względu właśnie przed walką z tym afrykańskim pomorem świń. Bo w Polsce to w ogóle nie ma polityki do odstrzału tych dzików w ogóle, więc jeszcze są środowiska takie, które jeszcze bronią tych dzików jak niepodległości. Może za te 400 metrów będzie normalna droga rowerowa, nie te dziury, bo mi się po tych dziurach nie chce jeździć, ale na następne słupki będą zaraz za chwilę. Zaraz wam pokażę. Ups. Przednim przerzutkę, bo piaszczysta droga jest. Ups. Aha. Fajnie. Czemu zagrodzili granicę? A, jakieś kurwa obejście musi być. No jest tu droga właśnie. No ale tu też jest granica Polski.
Nie, ale to jest do Niemiec należy wszystko. Chyba to każdym, że są tą bramę chyba otwierać, tak mam wrażenie. Chodźcie na Google Map, to patrzę na ten. Ustawę zamknięta. No. Jest. Jest, otworzyłem granicę. Muszę rower do tyłu cofnąć kawałek. Jakieś niemieckie bramy muszę otwierać, wszystko to doszło. Powinien zostać ten, strażnikiem niemieckim. Ups. No. I na razie, bądź grzeczny. No kurczę, ustawisz się czy nie? Jest, poszło. Dobra, zamknąłem bramę, tak jak chcą Niemcy. 1 kilometr, no już też mamy dowolną drogę. A tutaj co jest? Droga leśna. Albo właśnie rozdrobnione nadleśnictwo. A, po polsku jeszcze coś jest. A tu mamy kolejne słupeczki. Myślę, że to chyba przed tym kurę. Pomorem świni to musi być, tutaj na obcy nie ma. 888, kolejne słupki. Arkbek. Dobra, jedziemy. Nie ma co się kryć. No, jesteśmy w pierwszej miejscowości w Niemczech, a więc na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Dlaczego ja mówię tym językiem? No bo językiem Straży Granicznej i tak dalej to nie są rzeczywiste nazwy państw, jak Niemcy, Polska, Białoruś i tak dalej. Tylko tam zawsze podają nazwy konstytucyjne państw. Naszą, jeżeli chodzi o Polskę, konstytucyjną nazwą jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku Niemiec jest to Republika Federalna Niemiec. Oczywiście powiedzą, że nie ma Republiki Federalnej czy Demokratycznej chyba kiedyś. To mogą się wyprowadzić z błędu, bo kiedyś były dwie republiki. Chyba Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec. Po zjednoczeniu Niemiec jest teraz jedno państwo, Republika Federalna Niemiec. A jesteśmy tutaj o... To już sobie na działce trzyma taki przenośny piecyk. Może ten... Może takich podobnych piecyków używa ten Okrasa w swoich programach. Okrasa łamie przepisy. Muszę przyznać, że ja bym sam chciał napalić w tym piecu. Coś usmażył może. Jakąś dobrą potrawę. I tu mamy znak Ludwigsdorf Stecin Karszno. Dobra, pojedziemy do jakiegoś najbliższego sklepu. Nie jest taki skansen, nie jest, bo dom z trzech ukryty. Też tu dużo domów jest zbudowany techniką szachulcową, o której wspomniałem w Nowym Warpnie. No i tutaj to samo jest, oto jakiś pensjon jest, pensjonat. Pusto tutaj. Życie zamarło, bo za długo, że dzień powszedni jest poniedziałek dzisiaj, ja jestem na urlopie. Droga marna. Lokalna straż pożarna. Ciekawe, czy to jest takie opustoszałe. Domki letniskowe są, bo nie ma nic ciekawego. Dobra, zobaczymy później, co będzie dalej. Zobaczenia później.